Sofizmat rozszerzenia, czyli tak zwany hoho, z angielskiego strawman, człowiek ze słomy, manekin, czyli coś łatwego do obalenia, prawda? Słomiane to nie będzie chciało oddać, można tak powiedzieć, tak? No i tak też jest z argumentem, bardzo, bardzo często stosowanym, no i dosyć popularnym błędem poznawczym, błędem logicznym jest właśnie ten hoho. Polega on na tym, że w dyskusji na jakiś temat stwarzamy sobie sami argument, czyli budujemy tak zwanego hohoła, no i później staramy się go obalić. Jest to oczywiście no bardzo, bardzo nieładna taktyka stosowana w dyskusji właśnie w celu wywarcia wrażenia, że jakiś mamy pole manewru, że nasze argumenty są w jakiś sposób prawdziwe, faktyczne, no ale niestety tak nie jest, ponieważ sami je sobie stwarzamy. Stwarzamy argument, atakujemy go, no i odnosimy fikcyjne zwycięstwo w danej dyskusji. Możemy właśnie tym samym wywrzeć takie wrażenie na postronnych, powiedzmy, słuchaczach takiej dyskusji, czy tam osobach, które jakiś tam bierny udział biorą w takiej dyskusji, że wygraliśmy tą dyskusję, czy tą bitwę na argumenty poprzez właśnie zaatakowanie i obalenie hohoła. Przykładem takiego hohoła może być sytuacja, kiedy pada pytanie, dlaczego tak bardzo drożeje paliwo. No, odpowiedź będzie, ponieważ ceny wszystkiego drożeją, ceny wszystkiego idą w górę. Takie są trendy walut na rynku na przykład, jest inflacja, no i dlatego wszystko idzie w górę i paliwo też. To jest oczywiście, jeżeli ktoś się dobrze to wsłucha, jeżeli ktoś rozumie, na czym polega atakowanie hohoła, no to bardzo szybko będzie mógł to wyłapać, że jest to oczywiście nieprawda, bo w żaden sposób nie został uzasadniony argument, dlaczego akurat paliwo drożeje, a poprzez zaatakowanie hohoła, czyli uogólnienie tego, że wszystko drożeje, to i paliwo też drożeje, wcale nie uzasadniliśmy tego argumentu dotyczącego ceny paliwa. Bardzo, bardzo często stosowany, powszechnie używany błąd logiczny, błąd w rozumowaniu, jakim jest właśnie atakowanie hohoła. Czyli tak w dużym uproszczeniu, jeżeli do dyskusji przynosisz swój własny, stworzony argument, następnie go atakujesz i później ogłaszasz zwycięstwo, bo mogłeś sprawić wrażenie, że odniosłeś jakieś zwycięstwo, ponieważ zaatakowałeś i obaliłeś argument, no to jest to niestety atakowaniem hohoła, bo trzeba przyjrzeć się, czy ten argument tak naprawdę był argumentem przedstawionym przez oponenta, przeciwnika, adwersarza w dyskusji. Czy czasami nie jest to argument, który sam sobie stworzyłeś, a następnie go zaatakowałeś, czyli obaliłeś człowieka ze słomy, hohoła.